Nauka nauką, ale to nie wszystko, co dzieje się na uczelni. Poznajmy więc, jakie wydarzenia odbędą się w tym tygodniu. Chciałbyś zwiedzić Stany Zjednoczone, poznać mnóstwo ciekawych osób i przeżyć przygodę życia? Parlament Studencki organizuje w najbliższy wtorek na naszej uczelni targi Work and Travel. Przyjdź i dowiedz się więcej o tym wydarzeniu. Manipulowanie wynikiem finansowym, projekt audytowy, efektywny pobór podatków. Nie taki diabeł straszny. Już od wtorku rusza piąta edycja Poznań Accounting Day, która przybliży Wam te tematy. Chcesz sprawdzić swoje umiejętności gry w pokerze? W następną środę poznamy najlepszego gracza naszej uczelni. Wszystko w ramach konkursu organizowanego przez Parlament Studencki. Jeśli jesteś studentem lub absolwentem UEP-u, zapraszamy. 13 listopada w centrum uwagi będzie człowiek. Tym razem nie ktoś, kogo nagrywa, ale on sam. Wybitny polski reżyser Krzysztof Zanussin i przedstawicielka poznańskiego Volkswagena w dialogu ukażą różne spojrzenia na temat motywacji i wartości człowieka. Wspomnienie przyszłości, powrót do teraźniejszości, planowanie przyszłości. Cała historia zawarta w trzech strefach organizowanych przez PWC na UEP-ie. Nie możecie tam zabraknąć. Amerykańskie życie rodem z filmu? Nie ma rzeczy niemożliwych. Program Cultural Care Au Pair pozwoli Ci to przeżyć. Przyjdź na organizowany przez NZS wykład i dowiedz się, jak zwiedzać i zarabiać w Stanach. A zalążek Twojej przygody czeka na Ciebie już wieczorem na American Party w klubie SQ. Sztuka to nie tylko artyści, ale również ekonomiści. Wydarzenie Sztuka czy Biznes jest dobrą okazją do podwyższenia kwalifikacji z zakresu licytacji poprzez warsztaty, szkolenia i spotkania z ciekawymi ludźmi. Zarządzanie i finansowanie projektów kulturalnych. Tak brzmi temat warsztatów organizowanych przez Artonomię. Uczestnicy poznają m.in. zasady kierowania własnymi projektami. Więcej na facebookowej stronie wydarzenia. Nie zapomnijcie, że 12 listopada zajęcia będą się odbywały według poniedziałkowego planu. Do zobaczenia!